Karolina Korwin-Piotrowska krytykuje Kubę Rzyźniczaka za najnowszy wywiad. Oberwało się też Żurnaliście. Jakub Rzyźniczak udzielił wywiadu Żurnaliście, a ich rozmowa odbiła się szerokim echem w sieci. Swoje trzy grosze do kontrowersyjnych wyznań piłkarza dorzuciła Karolina Korwin-Piotrowska, która skrytykowała i sportowca, i redaktora. Najnowszy wywiad Jakuba Rzyźniczaka jest szeroko cytowany w sieci, ponieważ piłkarz otworzył się w temacie swoich poprzednich relacji uczuciowych. Sportowiec podsumował, że kiedyś faktycznie był bawidamkiem, ale miał zmienić się po rozwodzie z pierwszą żoną, Edytą Zając. Nie omieszkał oczernić jednej ze swoich kochanek, sugerując, że ta była dziewczyną do towarzystwa i dwa razy spotkał się z nią za pieniądze. Wypowiedź Rzyźniczaka nie spodobały się Karolinie Korwin-Piotrowskiej, która skrytykowała piłkarza za wywiad. Oberwało się także Żurnaliście, który rozmawiał z Rzyźniczakiem. Karolina Korwin-Piotrowska krytykuje Kubę Rzyźniczaka za wywiad z żurnalistą. Karolina Korwin-Piotrowska, znana z komentowania wszystkiego, co dzieje się w show biznesie, podzieliła się swoją opinią o szeroko komentowanym wywiadzie. Ostro podsumowała wywiad żurnalisty z Jakubem Rzyźniczakiem, pisząc: celebryta może być atencyjną ścierką, która zamiast iść do terapeuty woli prać brudy publicznie. Celebryta może być idiotą bez wyobraźni, kultury, klasy, jego wola, los, cokolwiek. Obowiązkiem dziennikarza, albo osoby, która się za niego podaje, jest pomyśleć, jakie mogą być skutki opublikowania pewnych wypowiedzi. Czasem trzeba myśleć za osobę wywiadowaną. Nie ma obowiązku publikować wszystkiego. No chyba, że lajki i atencja są ważniejsze. No i kasa. A potem RZG, dodała była gwiazda programów TVN. Karolina Korwin-Piotrowska w dalszej części instagramowego wpisu wspomniała o córce kochanki Jakuba Rzyźniczaka. Piłkarz oczernił matkę swojego dziecka, sugerując, że była dziewczyną na telefon. Korwin-Piotrowska zauważyła: dzieci dorastają. Idą do szkoły. A tam dowiadują się, że ich mama była panią do towarzystwa. I nawet znają stawkę. Oskarżenie zostało rzucone, poszły konie po betonie, syf będzie się ciągnął. Zastanawiam się, kim trzeba być, by publicznie niszczyć życie swojemu dziecku i jego matce. Zastanawiam się i nic nie przychodzi mi do głowy. Przerasta mnie to, czytamy. Jakub Rzyźniczak w rozmowie z żurnalistą został zapytany o jedną ze swoich regularnych kochanek, Ewelinę Taraszkiewicz, z którą zdradzał Edytę Zając. Powiedział: Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyny na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem 1500 za 2 do 3 godziny i tak to się zaczęło. Pierwsze spotkania były płatne, a potem spotykaliśmy się na seks. Nigdy wspólnie nie wypiliśmy kawy na mieście. Chwilę później opowiedział o związku z Magdaleną Stępień, z którą miał syna, Oliwiera. Piłkarz porzucił dziewczynę, gdy ta była w zaawansowanej ciąży. Wspominając ten czas, powiedział: była w ciąży, a ja już wiedziałem, że dłużej nie dam rady. Doszło do tego, że chciałem zniknąć, wyjść z domu ze śmierciami i nie wrócić. Zobacz też, Stępień zabrała głos po wywiadzie Rzyźniczaka. Wspomniała o ich zmarłym synku. Jakub Rzyźniczak po rozstaniu z Magdaleną Stępień związał się z Pauliną Nowicką, którą poślubił kilka miesięcy temu. Piłkarz wspomniał,
że obecna ukochana podtrzymywała go na duchu, gdy umierał mu roczny synek. Ze łzami w oczach powiedział: dawała mi wsparcie w tych najcięższych momentach, gdy umierał mi. Słychać płacz, przepraszam. Dawała mi wsparcie, na które mogłem zawsze liczyć. Nie dam rady. Słychać płacz. Trzymała mnie przy życiu. A też musiała się zmierzyć z wielką falą krytyki, nieuzasadnioną. W tamtym okresie też Paulina była w ciąży i straciliśmy też tamto dziecko. Ciężko mi się o tym mówi, ale była jedna tragedia i była druga tragedia. Staraliśmy się walczyć, walczyć o siebie, dodał Jakub Rzyźniczak w trakcie rozmowy.